Siemanko, widzę, witajcie. Bitwy na żywo M4A1 Revaloris, 8 tier premium. Użytkownik Oniku Master Bards dostał 84 łapki w górę. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To chyba był komentarz najbardziej łapkowany, żebym zagrał tym czołgiem. No to oczywiście gram. Fałka podjechała w pierwsze tempo sobie tutaj. Fałka od boku. Pięknie to wchodzi. Ja uważam, że to jest odpowiednia pozycja dla mnie, dlatego że Revaloris powinniśmy zawsze trzymać dystans do przeciwnika. Nie pchać się na pierwszą linię, nie mamy pancerza. Mamy działo, które potrafi fajnie obić przeciwnika. Średnie uszkodzenie 390 i trzeba trzymać ten dystans po prostu, no bo nie mamy innych takich super zalet. Jesteśmy takim snajperem, jesteśmy czołgiem na drugą, trzecią linię tak zwaną i na tym się skupiamy. Celność może nie jest jakaś świetna, ale jak widzicie daje radę na ten moment. 1600 uszkodzeń za darmo. Więc jestem bardzo zadowolony, a tu jeszcze jest szansa, żeby strzelić. O, i to weszło. Wszystko wchodzi. Mogliście też zauważyć, że jest nowa aktualizacja. Mamy te rankingi czołgów, kto ile wbił doświadczenia. Czyli powiedzmy taki a la XVM został wprowadzony w grze. Ponieważ jeżeli ta liczba jest większa, to po prostu dany gracz wbił więcej doświadczenia na pojeździe. Konkretnie tym pojeździe, czyli ktoś ma 170 poziom na T343, a u nas kolega El Patron grał już 266 poziomów ma na Burasce. Las pada i trzeba na to zareagować, ustawić się, dać jakiś przestrzał, ale należy też uważać, bo Buras podjedzie pod środek, on mnie wykryje i ja chcę uciec do czerwonej linii i stąd dawać wsparcie naszemu AMX-owi, bo wiem, że on będzie mieć ogromne tarapaty. Bog wierzy super Pershinga. Rykoszet, ależ nie fart. Tu jest Burask, nasz 5120 ucieka. I też zwróćcie uwagę na to, co się dzieje na minimapie. Czyli moja drużyna podjeżdża już agresywnie pod stronę tam bazy przeciwnej drużyny. I ogólnie rzecz biorąc, tam wygląda wszystko bardzo dobrze. I lepiej dla mnie jest wrócić się na moją bazę, wspierać flankę, która upada, niżeli samemu inicjować jakieś agresywne zagrania tego typu czołgiem. Ja jestem stworzony do tego, żeby tak defensywnie gdzieś poklepać. Trochę jak taki niszczyciel, powiedziałbym. Tak ja uważam, że powinno się grać tym Revaloris. Oczywiście nie zawsze tak się da. Ale jeżeli mamy tego typu sytuację, to powinniśmy śmiało z tego korzystać. Nie wiem, czy ktoś zostanie tu wykryty i wyjedzie mi pod celownik. Zaraz te czołgi się przeleją na tę stronę. Oho, jest to dziesiątka. To nie jest łatwy strzał do przebicia. No, gdybym załadował złoto, to byłoby prościej. Ale tu już jest od boku. Nie przebito pancerza. Powinien już być w garażu tym T10. Uważam, że jesteśmy w stanie to utrzymać. KPZ, 2 sekundy. Czy zdążę? Niestety nie zdążę. To dziesiątka. Ja nie jestem wykryty. Oni nie mają jakoś bardzo dużo tego HP. T343. Tu nie mogę strzelić. On tu tak wychyla się na wieżę głównie. Nie wiem co z KPZ-em. Wychylę się, żeby coś zaświecić. No, pokazał się Joch, ale on został rozwalony. T343 nie przebije. Jest super Pershing. Od boku ładuję APCR-y. Po strzale zostanę wykryty, ale oddam ten strzał, bo... No po prostu pora zrobić jakieś uszkodzenia, bo bitwa się kończy. Szkoda, że tam zebrałem, ale trudno. W sumie to nawet mógłbym i podjechać agresywnie. Teraz już zniknąłem ze spota, przeciwnik nie powinien mnie widzieć. Dobra, może teraz, albo T-4-3 strzeliło na ślepo. Wyjechałem trochę bliżej. O, te dziesiątki nie ma. No, teoretycznie, jeżeli polosuję T-4-3, to on może mnie rozwalić. Więc... To może nie jest najlepsze zagranie, ale zauważcie, że on jest tutaj sam i jak ja tego nie zrobię, to pewnie już nic z uszkodzeń mi nie zostanie. No i wychylam się na niego, od boku wchodzi, ktoś go dobije, tak jest, jedziemy po RHM-a i T30. Niestety nieważne jakie działa przeciwnik, i tak jestem na jeden strzał. Mamy E75, który ma dużo punktów wytrzymałości, ja zatrzymam się w tych krzaczkach, bo myślę, że RHM może być gdzieś tutaj przy czerwonej linii. T30 raczej po drugiej stronie mapy. Ale o, jest RHM, ja mam załadowany pocisk odłamkowo burzący, 469, bardzo przyjemny strzał, no i teraz została tylko ta 30. Jest i ona, full HP praktycznie, celuje dolna płyta, skupiam celownik, no i wchodzi w gąsk od boku, jeszcze po gąsienicy dostałem. Chyba wybornie rozegrana murowanka, oznaka pierwszej klasy, wsparcie, czołgista, snajper, pierwsza bitwa w nowej aktualizacji, 1245 expa. I jeszcze jeżeli chodzi o kredyty, to tak się to prezentuje w wypadku tego Revaloris. Lecimy dalej. Myślę, że podjechanie pod ten budynek będzie sensownym zagraniem. Zobaczymy, co LC Even nam pokaże, chociaż on chyba będzie grać bardzo, bardzo pasywnie. Stąd wydaje mi się, że on za dużo mi niestety nie pokaże, bo to nie jest odpowiednia gra na lajcie.
Ale w sumie jest Buraz, który jest schowany. Nie wiem, czy będzie do niego przestrzał, bo on dostaje niezłe bęcki, więc możliwe, że jakoś wyjedzie pod celownik. Oho, i to się wydarzyło, dostał gąskę. Pojawił się HWK, pojawił się czołg ciężki na tych torach i tam chciałbym dać wsparcie. Wydaje mi się, że z moją pomocą Skorpiona jesteśmy w stanie to utrzymać, bo też przeciwnik ma dużo czołgów w mieście. A i żałuję, że teraz podjechałem, bo zauważcie, że ISU zostało wykryte i tam jeszcze jeden czołg. Ja celuję w tego Super Pershinga, on jest bokiem. Na pewno my to wygramy. Joch będzie się wychylać. Ja już skracam dystans, bo wydaje mi się, że to jest ten moment, żeby podjechać agresywnie, szybko rozwalić Jocha, te 103. Nie wiem, czy ten przejazd jest bardzo udany, ale na ten moment punktuję, oddałem strzał z przebiciem. Te 103 nie patrzy się na mnie. Joch już praktycznie ginie. Progetto go rozwaliło, więc rewelacja. Podjeżdżałem te 103 jest na pewno same. Ewentualnie żółwik jeszcze może być na tej flance. Te 103 strzeliło, więc świetnie. Ja wychylę się na to te 103, przyceluję, przebiję, cofnę się. Będę mieć na to czas. Albo i nie będę mieć. Zobaczcie, że rozwalił mi dwóch załogantów. Nie spodziewałem się, że tak szybko te 103 przeładuje. Teraz w sumie rykoszet od włazu i ja zebrałem. No i to jest, to dobrze obrazuje wam, jaki jest pancerz tego Revaloris, że musimy grać no super pasywnie, ostrożnie i celować swoje strzały, mimo że nie mam celowniczego i dowódcy, ale to jest masakra. Arta jeszcze strzeliła za 148. Nie można tym pojazdem popełniać żadnych błędów, nie wybacza on, dlatego on nie jest skierowany dla osób niedoświadczonych. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pytacie o moją opinię, co sądzę o Revaloris, ja uważam, że to jest czołg taki przeciętnej półki. Nic takiego wielkiego, szczególnego, są lepsi snajperzy, ale też fajne jest to, że ten pojazd posiada 390 średnich uszkodzeń na czołgu średnim snajpiącym. To jest bardzo duża zaleta, zresztą sami widzieliście, ile tych strzałów oddaje i jak łatwo te uszkodzenia wchodzą. Może z wyjątkiem tej sytuacji z T-103, ale ogólnie rzecz biorąc, pomimo tego, że na papierze ta celność też nie jest jakaś świetna, to i tak ładnie te pestki latają i wszystko trafia. Prędkość pocisku 1500 metrów za sekundę to też jest bardzo ważne. Świetna to jest wartość. Ja chyba sobie uleczę celowniczego i nie wiem, czy nawet zdążę. Okej, musiałem ten strzał tak oddać, nie celowałem do końca. To weszło. Została artyleria, ale ja chyba nie przeładuję. No niestety. Tak prezentują się screeny drugiej bitwy. W szczególności pokazuję wam, bo to jest czołg premium, żebyście zobaczyli, jak on dokładnie zarabia. Lecimy trzecią. Mapa Ensk, losowanie na ósemki. Pojadę... O, wceluję się tu. Pięknie to weszło. Pojadę trochę tak w okienka. Mianowicie stąd jest szansa, że kogoś jeszcze zaświecę, chociaż nie wiem, bo długo ładuję. Nie wiem, czy zdążę przeładować nawet. Rozwalanie tego murku bardzo często powoduje, że świecimy przejazdy czołgów, które chcą jechać na tory albo z torów przejeżdżać do miasta. To jest bardziej stosowane w bitwach klanowych, aczkolwiek może jeszcze uda się złapać jakąś artylerię albo kogoś przejeżdżającego, chociaż już jest za późno, bo oddałem ten strzał w panterę i to był ten czołg przejeżdżający, który złapałem. Mapa Ensk i tu trzeba być jeszcze bardziej ostrożnym, jeżeli oczywiście można być, grając z tym Revaloris. Nie wiem, czy T4 jest w krzaku. Ja bym raczej wykrył T4 w krzaku. Okej, jej tam nie ma. Spróbuję powychleć na torach i tam chciałbym zrobić jakąś różnicę. Oddać kilka strzałów, jeżeli nie, to podjechać i dać wsparcie w mieście, bo w mieście jest tragedia. Przeciwnik gra ultra agresywnie i to wygląda bardzo, bardzo słabo. Chcę wychylić się na Samułę, oddać jakiś strzał. Ona w ogóle była wcelowana akurat w tym momencie, jak się wychylałem, to dosyć zaskakujące, bo ja nie byłem wykryty. Nieważne, Pantera wychyla się i ja mam sekundę, żeby przeładować. Niestety brakowało tego przeładowania. Arta strzeliła również do mnie. Minus... No nie wiem, kolego, czemu ty się wychylasz na czołg, który nie strzelił? To było pewne, że wrócisz do garażu. A ja niestety straciłem dużo punktów wytrzymałości i to nie jest dobra informacja. Trzeba dać jakoś wsparcie w mieście. I jakbym miał jakikolwiek pancerz na wieży, to tu jest super pozycja, żeby wychylić się z tych okienek. Niestety nie mogę tego tak fajnie zrobić w tym czołgu. Ale szukam dolnej płyty Tygrysa. Dobrze, to weszło. Od razu cofam się, żeby nie zebrać. Tam jest Carnarvon, Tygrys na jeden strzał. Jakoś tam utrzymaliśmy to miasto, powiedzmy.
aż tak przeciwnik się mocno nie wylał i tu mi wchodzi ładnie w dolną płytę. Ogólnie gdyby ktoś mi pokazał statystyki tego Revaloris i zapytał o opinię, co sądzę, to szczerze nigdy bym nie ocenił go tak jak po tym, jak mi się gra tym pojazdem. Ogólnie rzecz biorąc, to jest taki jeden z moim zdaniem nielicznych czołgów, który nie ma jakichś świetnych statystyk, ale grając z nim odczuwam spory fun i dobrze mi się nim gra. Wiem, że to nie jest łatwy czołg do gry, aczkolwiek jakoś lubię nim grać. Lubię ten styl takiego meda, który wychyla się i strzela po 400. Wiem, że nie każdy będzie fanem i wiem, że to nie jest łatwy czołg do opanowania. Z tego też zdawajcie sobie sprawę. Ale po prostu takie moje odczucie luźne, które powiedziałem. Niestety, ale będzie się na mnie wychylać prototyp i ja chcę go strzelić od boku. Niestety, znowu to nie weszło, on mnie trafił. Widzieliście, nie wiem, jakim cudem nie przebiłem tego prototypa wtedy. T4 strzeliło, będzie ładować, więc... Oj, dobra, zdążyłem strzelić, bo pokazał mi ten kawałek pancerza, który mogłem przebić. Będzie prototyp tyłem, on jedzie, żeby zbijać bazę, więc tu muszę go słusznie obić. Będąc na jeden strzał, tych uszkodzeń mogę zadać naprawdę sporo. O, prototypa nie ma. Teraz pozostało mi chyba granie na tym tak zwanym drugim peronie, czyli podjadę sobie tutaj i będę się wychylać w czołgi, które będą w mieście. My kapujemy, to jest bardzo możliwe, że przyjmiemy bazę, chociaż TVP już tam podjechał. Przegrywamy, minus 2000 punktów wytrzymałości. Na to też zwracam uwagę, że ta bitwa wcale nie jest wygrana. Jak ja podjadę sobie po ten kolejny wagon, to wtedy będę mógł wyciągać TVP-ka. On będzie do mnie bokiem i totalnie się mnie nie spodziewa. Zauważcie sami. Nie trafiłem tego, ale fart. Muszę bardziej celować te strzały, bo to 10 sekund ładowania to jest bardzo długo. Jest Skoda i skupiłbym się na Skodzie, bo to jest poważniejszy przeciwnik. Dostał raz, jest na jeden strzał, nadal przegrywałem, minus 2000 HP. Co prawda kilka czołgów jest poza bitwą, ale może uda mi się strzelić do tego TVP-ka i może nasze Progetto wygra to starcie. No niestety, ale pada nam kolejny czołg. Su podjeżdża, Su strzeliło. Ja zdążę strzelić Su, ale tego będzie brakować, no bo tu już nic wielkiego nie wyczaruję i wracam do garażu. Szkoda. Dziękuję. Mimo wszystko jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Znowu wsparcie. To jest taki czołg wsparcia idealny, tak bym go opisał. No 4000 prawie uszkodzeń, 2 fragi, mogło być nawet i więcej, gdyby te kilka strzałów powchodziło. Trudno, lecimy dalej. Himmelsdorf spróbuje podjechać do jakichś okienek. LT-432 będzie przejeżdżać, czy o co tutaj chodzi? Odbije do lewej i może uda się zrobić jakiś przestrzał w tego lighta między innymi, albo jakiś czołg przejeżdżający. Come on, czekam na LT-432. Myślę, że on będzie się... O, jest lajcik i na niego cały czas czekałem. Czaiłem się, w końcu dostał. Ale ja tak nie mogę stać, muszę być bardziej aktywny w bitwie, czyli skupiam się na górce. Tu jest T-43, który ode mnie dostał pięknie. Oni nie mają nikogo na środku, stąd mogłem tak podjechać. Górka wydaje się niestety przegrana i na to też trzeba jakoś zareagować. Myślę, czy by tam nie spróbować podjechać, chociaż może być za późno. Zastanawiam się, co zrobić w tym momencie. Ale tak patrzę, mamy tam Carnarvona X, to jest bardzo mocny 8 tier. Super uszkodzenia na minutę, dosyć twardy, więc spróbuję z nim to jakoś rozegrać. Może uda nam się to jakimś cudem utrzymać, chociaż jest tam Pantera. Black Prince, nie wiem, może Arta nam pomoże, chociaż Carnarvon chyba już niestety ucieka. Może oni się jakoś porozdzielają, oni nie wiedzą o mojej pozycji. T29 jeszcze nie strzeliła. Możliwe, że te czołgi podjeżdżają sobie tutaj, tędy. Tą drogą Arta strzeliła, co prawda, do Carnarvona, ale... Oj, są plecy. O tym nie pomyślałem. T29 zjeżdża w dół, załaduje hity i wychyla się na SHPTK, od którego się odbiłem. Więc masakra. Carnarvon musi dobić tego. Ja skupiam się w SK... W ogóle o co tu chodzi? Taran. Nie wiem, nie rozumiem tego wszystkiego, ale sytuacja jest bardzo, bardzo napięta. 3 do 9. Carnarvon nie trafił, ja nie zdążyłem, szkoda. Taką bitwą nie mogę kończyć tego odcinka, więc spróbuję zagrać jeszcze raz. Biorąc pod uwagę to, że mamy kołowca, który zjeżdża na dół, to spróbuję zagrać jak niszczyciel obok Skorpiona, te okolice i coś posnajpić. Gdyby go nie było, to raczej pojechałbym na prawo, ale trzeba wykorzystać fakt, że będzie on najprawdopodobniej świecić czołgi, niszczyciele, przeciwne i inne pojazdy, które tutaj będą.
Więc celuje się w te sektory. Tu najprawdopodobniej ktoś będzie, to jest taka oczywista miejscówka. Zobaczymy, czy EBR go pokaże. Jest Skorpion, który strzał na ślepo w ogóle. Ale tu chyba nikt nie zdążył podjechać. Zobaczymy, co pokaże nasz EBR. Wjechałem nawet jeszcze jakoś bliżej, żeby mieć lepsze te kąty. Czekamy, czekamy na EBR-a. Zobaczcie. Dobra, jeżeli EBR nic nie widzi, on podjechał aż tak, no to my również możemy zjechać na sam dół. Ale ja jestem wykryty, bo przeciwnika EBR gra sobie w linii krzaków, tak, na 90% jest gdzieś tutaj. Na całe szczęście nic za to nie zebrałem. Okej, kan jak pancer wychylający, skupiam celownik. Do samego końca uszkodzenia krytyczne. No nie wiem, coś to działo, przestało mnie lubić od bitwy na Ensku. Dobra, chyba mogę tak przejechać. Teraz tutaj mogę być już wykryty. Tego oddaję taki strzał na ślepo. Oho, widzicie? Tam stoi Charioter. I może nawet zebrał. Może go jakoś wypłoszyłem. Chociaż i tak wątpię. Spróbuję się jakoś tak wychylić, żeby pokazywać działo. Burask pewnie zbierze te uszkodzenia. Okej, chyba wypłoszyłem tego Charriotera tym jednym strzałem. Chyba. Nie mam oczywiście pewności. Zobaczymy po bitwie, czy go trafiłem. Jest ten EBR. On będzie się cofać. Skupiam, trafiam, bardzo dobrze. Niestety czołgi ciężkie nam padają i tamta strona. Sceluje się w tego kaniak pancera i niestety nie trafiłem. Był tam jakiś zmiana terenu. A podejrzewając, skorzystam z okazji i dziękuję wszystkim ostatnim subskrybentom, którzy zostawili suba na tym kanale. Już prawie mamy 84 tysiące subów. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli się zastanawiasz, to śmiało możesz kliknąć ten przycisk subskrypcji. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, bardzo polecam i będzie mi bardzo miło. Zostałem wykryty. Nie wiem do końca od kogo. Charioter mnie strzelił. Nie wiem, czy on gdzieś tu stoi. Zastanawiam się, co teraz zrobić w tym momencie. Jest EBR od dołu. EBR powinien zginąć za to zagranie. Mamy Buraskę, która chyba ładuje. Ale EBR wychyli się mi pod celownik. Ja go dobiję. Zostałem znowu wykryty. Charioter tu się pojawił. Nie wiem, gdzie jest Skorpion. Wiem, że przede mną są dwie artylerie. No i chciałbym dobić te dwie artylerie. To taki mój cel. Może taka, powiedzmy, misja osobista. Dla mojej drużyny, żeby myśleć jakkolwiek, żeby to wygrać. I fajnie było wdrapać się na sam szczyt, bo stąd jest takie ukształtowanie terenu, jak widzicie, że nie będę łatwy do wyciągnięcia. No i też stąd mogę zaskoczyć przeciwnika. Może znajdę artylerię, albo jakiegoś Charriotera, który się nie spodziewa takiego zagrania. Oho, jest Charrioter, dostał raz. Arta jest tam, wcelowana. No dobra, no jestem na tej miejscówce. Nie ma chyba sensu podjeżdżać dalej, bo wtedy wyjadę pod Skorpiona, wtedy wyjadę pod Artę. Więc myślę, czy by nie dać jakiegoś wsparcia na naszej bazie. Dobra, podjeżdżam w taki sposób, bo wiem, że jak im dłużej stoję, tym jest to gorsze dla mojej drużyny. I może znowu zaskoczę Charriotera, wychylając mu się na plecy, przejeżdżając przez ten przesmyk, a może uda mi się złapać jakiś kąt na tego T4, chociaż moja baza, o dziwo, nie no, tam są bardzo fajne pozycje na A0, więc chyba utrzymamy tę bazę. Pojawił się Skorpion, na pewno go zaskoczyłem, zaświeciłem go dla Buraski, ale Charrioter mi odda za to, ale i tak jestem zadowolony z tej wymiany. Charrioter się wychyla, tutaj, no to nie było w sumie najlepsze, ale może, o, Skorpion dostał raz. Jest Alpine Tiger, który jest plecami, on mnie nie widzi, niszczyciele się raczej na mnie nie wychylą, bo mam wsparcie od Buraski. Ja dobiję Alpine Tigera, świecę niszczyciele dla naszych sojuszników. Spróbuję gdzieś tutaj się wychylić, zaświeciłem Charriotera, który nie trafił. Jest Skorpion na jeden strzał. Nawet może dobiję. A i źle przycelowałem, mogłem trochę wyżej, delikatnie wyżej i naprawdę rozwaliłbym tego Charriotera. Szkoda, że Buras nie trafił, a znowu nie trafił. Ktoś tym razem chyba do mnie nie trafił. Arta trafiła. Szybko się wychyliłem, dobiłem Skorpiona, była na to okazja, takie małe okienko. I ta T4, która celuje do mnie z takiego dystansu, no nie trafiła, na całe szczęście. Ja nie dobiję, poleciało to w wieżę. Szkoda. Ale może jeszcze będę mieć okazję, żeby dobić te T4. Brakuje bardzo mało. Dobra, i siadło, i T4 nie ma. Charrioterowi może nie polosować we mnie. I go tu nie ma. Teraz pytanie, jak go zaskoczyć i jak zaskoczyć te dwie artylerie. Czy on się spodziewa, że przejadę tędy? Nie wiem, ale nie spodziewał się, że tu będę. Udało mi się go rozwalić. Teraz tylko te dwie arty, które mogą mnie dobić. Ja mam 5 fragów, więc jest szansa na specjalistę na odcinku. Niestety, ale nie polosuję raczej. No właśnie. W
M40 mogłoby polosować jeden strzał, ale tu brakuje. Za 5 sekund? Nie, nie dobije go. Szukamy M40, jest na potencjalny jeden strzał, chociaż też musi polosować. Gdzie jest M... O, jest tutaj. Czy uda mi się? Udało mi się, jest specjalista. I znowu oznaka pierwszej klasy, nie udało się zdobyć oznaki S-pancerny, a i tak jestem bardzo zadowolony i dumny z tego odcinka. Fajnie pokazałem tego Revalorisa. Oczywiście to nie jest czołg dla wszystkich, trzeba umieć nim grać, trzeba lubić nim grać i to jest dosyć skomplikowane, żeby dobrze się pozycjonować i szukać tych przestrzałów, ale mimo wszystko, jak widzicie, daje radę i można nim robić kredyty i można robić nim fajne rezultaty. Dziękuję Wam za odcinek, trzymajcie się, miłego dnia, do zobaczenia pewnie jutro o 12:00. Ja się z Wami żegnam, to elo!